tym dziale opowiem trochę o tym, jak zachować się w przypadku kontroli ze strony Straży Miejskiej, Policji czy innych organów. Przede wszystkim zacznijmy od tego, kto jest uprawniony w Polsce do kontroli nas jako operatorów bezzałogowego statku powietrznego lub modelu latającego. Dwa organy jedynie są upoważnione według prawa, zgodnie z prawem. Jest to Policja, a także pracownicy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Z tego wynika, że Straż Miejska nie jest uprawniona do kontroli nas, naszych uprawnień jako operatorów bezzałogowców, ale wiadomo, że mogą oni zawiadomić policję i poprosić o przyjazd jednostkę policji. I teraz jak do tego podchodzimy? Możemy podejść do takiej sytuacji na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że podążamy zgodnie z prawem, egzekwujemy swoje prawa, robimy panom z policji czy panom służbom mundurowym szkolenie związane z prawem lotniczym, z rozporządzeniami, z danymi paragrafami, punktami i to wszystko może nam zająć, słuchajcie, naprawdę dużo czasu, czasami nawet pół dnia takie wyjaśnienia mogą zająć. A druga droga, którą prowadzimy, podążamy, jest to droga, która mówi, dobrze, w porządku, to ja może się przeniesiemy, zmienimy lokalizację i tak dalej. I teraz zwróćcie uwagę, są dwie postawy. Jeżeli zależy wam na jakimś miejscu albo na tej danej aurze, na danej porze dnia, typu golden hour, to wiadomo, że pójście na takie konflikty, egzekwowanie swojego prawa może się wiązać z tym, że już nie polecacie danego dnia, już dana sesja będzie nie do odzyskania. Jeżeli pójdziecie w sposób taki ugodowy, jak najbardziej można zmienić lokalizację i przeprowadzić loty gdzie indziej, swoją sesję. Więc są dwie drogi. Ktoś, kto jest zaparty i świadomy swoich przepisów, wiadomo, że je wyegzekwuje, natomiast ktoś, kto jest, powiedzmy, skłonny do ustępstw, może na tym zyskać w taki sposób, że przeprowadzi lot gdzie indziej. I teraz, słuchajcie, są jeszcze inne sprawy, które trzeba wziąć pod uwagę. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o policję i straż miejską, oni najczęściej nie znają prawa lotniczego i tutaj się nie ma co czarować, że funkcjonariusz policji jest biegły w prawie lotniczym. Nie jest. Ale on jest bardziej biegły w prawie, w kodeksie na przykład cywilnym czy wykroczeń i tutaj już może nam zarzucić naruszenie prywatności albo zakłócanie spokoju czy porządku publicznego. Dlatego policja zwykle idzie w tą stronę, żeby znaleźć haczyk na nas i żeby pokazać nam, że my jesteśmy tą stroną, która zakłóca przepisy. Czy właśnie ktoś się na nas poskarżył i to jest powód ich interwencji. A zwykle nudzą się albo szukają atrakcji właśnie w postaci operatorów modeli latających czy bezzałogowych statków powietrznych. Co warto zrobić? Przede wszystkim, jeżeli służby mundurowe widzą ludzi w kamizelkach ostrzegawczych, to też jest inaczej, prawda? Bo już podchodzą do takich ludzi, do takich operatorów jako służby tak zwane specjalne, czyli osoby, czy instytucje, czy organy, podmioty, które wykonują pewne specjalne działania na terenie miasta. Bo zwykle właśnie takie jednostki są oznakowane kamizelkami lub mają ubrania specjalne. I to jest właśnie podstawa. Nawet jeżeli nie posiadacie świadectwa kwalifikacji, czyli jesteście według prawa operatorem modelu latającego, to warto taką kamizelkę sobie zakupić, czy wykorzystać kamizelkę z samochodu, a w sklepie typu, nie wiem, nawet Decathlon zlecić napis na plecach operator drona. Nic nie zaszkodzi taka sprawa, nie przeszkodzi wam to i prawo nie zabrania wam noszenia takiej kamizelki, a jednocześnie w tym przypadku trzeba popatrzeć tak, jak policja i straż miejska patrzy na innych, prawda? Oczami innych. Jeżeli widzą gościa w cywilnych ciuchach, który steruje dronem, prawdopodobnie nie jest to ktoś profesjonalny. Ale jak już zobaczą osobę w kamizelce, odpowiednio zorganizowaną, jeszcze świadomą swoich przepisów, to też jest inna rozmowa. Mogą was poprosić o to, żeby nie zakłócać spokoju czy przestrzeni w danym miejscu i to jest normalne i trzeba się do tego nawiązać. Natomiast
Co jeszcze oprócz tej kamizelki, jeżeli nie masz świadectwa kwalifikacji, latasz na przykład Maviciem R czy Sparkiem w mieście? Druga rzecz to sobie wydrukuj przepisy. Ja tutaj szereg tych załączników mam. Wydrukuj sobie i w takiej formie książeczki trzymaj ze sobą. To nie jest świadectwo kwalifikacji, ale to jest pewna alternatywa. Jeżeli jesteś przygotowany i ludzie widzą, że masz takie przepisy zgromadzone, to możesz im zawsze wyjąć taką harmonijkę i pokazać. Proszę, to są przepisy, na podstawie których jestem operatorem modelu latającego i te przepisy obowiązują w Polsce. Wtedy goście są w stanie też od razu ocenić, czy ktoś jest kompetentny, czy robi to świadomie. I nawet jeżeli nie masz świadectwa kwalifikacji, latasz rekreacyjnie, jak najbardziej dasz radę się wybronić. I ja uważam, że miałem takich kilka sytuacji, że straciłem energię właśnie podczas kontaktu z policją i służbami mundurowymi, też z ochroną, prawda? I no, to nie jest najlepszy sposób, żeby wchodzić w konflikt, bo szkoda tego dnia, szkoda tej chwili, kiedy chcemy polatać. Lepiej po prostu posłuchać ich, zmienić miejscówkę, a wrócić w to miejsce za pół godziny czy za godzinę i przeprowadzić swój lot. Może trochę z innego spotu wystartować. I tak chyba to będzie wyglądało najlepiej. Jeżeli macie jakieś swoje doświadczenia w tej branży, to bardzo proszę o komentarz do tego materiału, bo jestem sam ciekawy, jak to wygląda u Was. Dziękuję serdecznie, przechodzimy teraz dalej.